Wypuszczałem niedawno nowy produkt. Przed premierą okazało się, że nie zdążę dopiąć wszystkich szczegółów. Kurs będzie OK, ale poniżej moich oczekiwań. Miałem trzy opcje: albo udawać, że problemu nie ma, może nikt się nie połapie, albo odwołać, czy opóźnić premierę, albo przyznać się, że mi nie wyszło. Wybrałem opcję numer trzy. Powiedziałem klientom, że produkt, który właśnie ode mnie kupili, nie podoba mi się. Opowiem Ci, jak to się skończyło. Cześć tu Marek Jankowski. Jeśli zamiast uganiać się za klientami, wolisz ich przyciągać, to jesteś we właściwym miejscu. To jest mała, wielka firma, odcinek 487, w którym opowiem Ci o niedawnej premierze mojego warsztatu Sekrety Skutecznej Ankiety, o problemach związanych z wypuszczeniem tego produktu i o wnioskach, które możesz z całej tej sytuacji wyciągnąć dla siebie. Mój nowy warsztat, sekrety skutecznej ankiety, miał się odbyć według pewnej sprawdzonej formuły. Przetestowałem ją wcześniej kilka razy i za każdym razem działała. Ta formuła wygląda tak. Po pierwsze, badam potrzeby klientów, po drugie, przygotowuję warsztat i materiały dodatkowe, po trzecie, nagrywam ten warsztat z osobami, które kupiły w przedsprzedaży podczas takiego spotkania na żywo i po czwarte, wideo. Z tego spotkania i dodatkowe materiały udostępniam na mojej platformie kursowej. Warsztat na żywo z udziałem klientów miał się odbyć we wtorek rano. I to jest tutaj bardzo ważne, że to był wtorek rano, dlatego że cały poniedziałek przed tym wtorkiem zarezerwowałem na ostateczne szlify. Planowałem, że powtórzę całą prezentację kilka razy, bo wtedy najłatwiej mi wyłapać jakieś takie niezręczne fragmenty, które trzeba uporządkować, rozwinąć, skrócić albo zupełnie wyciąć. Teoretycznie całą taką pracę można wykonać wcześniej, ale myślę, że taka rozgrzewka dzień przed warsztatem ma większy sens, bo następnego dnia mam wszystko na świeżo w głowie. Poza tym, kto nigdy nie zostawia na ostatnią chwilę, niech pierwszy rzuci kamieniem. Niestety w poniedziałek rano, kiedy miałem zabrać się za to ostateczne dopieszczanie mojej prezentacji, mój mak odmówił współpracy. Nie mogłem się do niego zalogować. Plik z prezentacją, Miałem na szczęście zapisany w chmurze, więc tutaj byłem spokojny, że tak czy inaczej się do niego dostanę. Ale, żeby przeprowadzić transmisję, żeby pokazać tę prezentację klientom, musiałem się dostać do komputera. Tylko jak? Cały poniedziałek, od ósmej rano do ósmej wieczorem, spędziłem na walce ze sprzętem. Próbowałem naprawdę wszystkiego. Uruchamiałem system w trybie awaryjnym. Używałem narzędzia do naprawy dysku. Instalowałem cały system od nowa, kilka razy, starszą wersję, nowszą wersję. Nic nie pomagało, godzina za godziną mijały, a ja, zamiast pracować nad prezentacją, wisiałem na telefonie z czterema kolejnymi konsultantami z serwisu Apple i w kółko restartowałem komputer. Próbowałem nowego sposobu i powoli traciłem nadzieję, że cokolwiek z tego będzie. O 8 wieczorem. Poddałem się, trzeba było zdecydować, co zrobię następnego dnia. Najpierw zastanawiałem się, rozważałem taką myśl, żeby w ogóle odwołać ten warsztat, ale Doszedłem do wniosku, że to by nie było dobre rozwiązanie i to z kilku powodów. Po pierwsze, dostęp w przedsprzedaży kupiło ponad 90 osób i wiedziałem, że część z nich zaplanowała sobie czas specjalnie, żeby być na żywo, więc nie chciałem w ostatniej chwili rujnować im tych planów. Po drugie, na stronie sprzedażowej obiecałem, że warsztat będzie dostępny na platformie kursowej we wtorek. Gdybym odwołał ten warsztat, no to też nie wywiązałbym się z tej obietnicy. No i trzecia sprawa, nie miałem pojęcia. Czy i kiedy w ogóle odzyskam dostęp do mojego komputera, więc nie byłem też w stanie natychmiast podać nowego terminu. To było takie odwołanie, przesunięcie, ale w zasadzie przesunięcie nie wiadomo na kiedy, więc pozostało mi wyjście awaryjne, czyli skorzystanie z innego sprzętu. I teraz możesz się zastanawiać, skoro miałem w ogóle możliwość skorzystania z innego sprzętu, to dlaczego nie zrobiłem tego od razu w poniedziałek rano? W normalnych warunkach tak by było, w normalnych warunkach porzuciłbym komputer od żony. Tyle tylko, że akurat moja żona wyjechała i zabrała swój komputer ze sobą. Więc zostałem na placu boju z moim wysłużonym 11-letnim laptopem. Przez cały wieczór w poniedziałek konfigurowałem tego laptopa, instalowałem aplikacje, które były mi potrzebne, sprawdzałem, czy to się w ogóle odpali. We wtorek rano, zgodnie z planem, zrobiłem warsztat. Mój stary laptop wytrzymał, chociaż naprawdę się przy tym męczył. Wentylator szumiał jak suszarka, żeby schłodzić ten procesor rozgrzany prawie do czerwoności. Nie wiem, nie zaglądałem do środka obudowy. Obraz z kamery trochę się zacinał. Niektóre elementy na slajdach były przezroczyste, chociaż nie miały być. No i ja też, podobnie jak ten stary laptop, wytrzymałem, chociaż nieźle się przy tym namęczyłem, bo nie dość, że nie miałem czasu. Dopiąć prezentacji tak, jakbym chciał, to jeszcze byłem w stresie, że za chwilę to wszystko się posypie, że to wszystko przestanie działać. Więc w efekcie moja prezentacja wyszła trochę chaotycznie i była za bardzo rozwleczona. Więc z jednej strony wywiązałem się z obietnicy, warsztat się odbył w ustalonym terminie. Niektórzy na koniec dziękowali, że był pomocny, że konkretny, ale miałem też. Taki feedback od paru osób, że za bardzo się rozpraszałem, albo że ktoś gdzieś w trakcie się zgubił. I ja sam też nie byłem zadowolony z tego warsztatu. A skoro tak było, że nie byłem zadowolony, to czułem też, że powinienem powiedzieć o tym klientom. Przy każdym nowym warsztacie, który wypuszczam, kiedy tylko udostępnię go na platformie kursowej, wysyłam klientom mail. Z informacją, że mogą się już zalogować i przeglądać sobie tam wszystkie materiały. Czasami na taki mail ktoś odpisze, jedna, dwie osoby, żeby podziękować. Tym razem było trochę inaczej. Dlatego, że tak jak zawsze, standardowo wysłałem ten mail z informacją, że wszystkie materiały są na platformie, ale dodatkowo w tym mailu jasno powiedziałem, że nie jestem zadowolony z nagrania wideo. Wyjaśniłem dlaczego. I obiecałem, że nagram lepszą, poprawioną wersję, kiedy tylko będę miał normalne warunki techniczne. I na tę wiadomość odpowiedziało siedem osób. Klienci, którzy do mnie napisali, nie tylko nie mieli pretensji, że wypuściłem niedopracowany produkt, ale wręcz starali się mnie pocieszyć, starali się mnie wesprzeć w tej sytuacji. Kilka cytatów. Pierwszy. Fajnie, że piszesz, że się nie do końca udało i jednak planujesz to poprawić. Widać, że jesteś człowiekiem i zawsze coś może pójść nie tak, a jeszcze przyznając się, to już w ogóle rzadko spotykane mi się wydaje. Drugi cytat. Szacunek za to, że pomimo przeciwności poradziłeś sobie. Trzeci cytat. Jestem programistą i nawet osobie, która dość sporo wie o komputerach, zdarzają się problemy ze sprzętem i oprogramowaniem. Zazdroszczę bardzo dobrej komunikacji i życzę powodzenia. Dziękowałem autorom tych maili indywidualnie każdemu z osobna i teraz jeszcze raz wam wszystkim bardzo bardzo dziękuję za zrozumienie i uświadomiłem sobie, że w tej sytuacji mógł zadziałać tak zwany efekt gafy, nazywany też efektem potknięcia czy z angielskiego pratfall effect, efekt opisany po raz pierwszy przez psychologa Eliota Aronsona w 1966 roku. W tym eksperymencie, w eksperymencie Aronsona, uczestnicy słuchali nagrań z teleturnieju, ale nie wiedzieli, że gracz, którego słuchają, Odpowiada na pytania, które zna, dlatego że jest to podstawiony aktor. Uczestnicy badania byli podzieleni na cztery grupy. W każdej grupie odtworzono trochę inną wersję tego nagrania. Czasami aktor odpowiadał na pytania prawie perfekcyjnie, czasem odpowiadał słabo. W niektórych nagraniach przypadkowo rozlewał kawę, w innych nie rozlewał kawy. Po wysłuchaniu nagrań badani. Mieli za zadanie ocenić, jak sympatyczną osobą jest gracz. Co się okazało? Jeżeli aktor dobrze odpowiadał na pytania, czyli prezentował się jako człowiek kompetentny, to mała wpadka z kawą wzmacniała jego pozytywny wizerunek był oceniany jako bardziej sympatyczny. Natomiast jeżeli w większości odpowiadał źle, to rozlanie kawy jeszcze bardziej obniżało jego ocenę. Efekt gafy jest też wykorzystywany w marketingu i to od bardzo, bardzo dawna, zanim jeszcze w ogóle Aronson przeprowadził swój eksperyment. Już w latach 50. i 60. w reklamach Volkswagena Garbusa można było przeczytać, że jest to samochód mały, a nawet brzydki, ale niezawodny. Ta kampania pomogła zresztą Volkswagenowi osiągnąć pozycję najlepiej sprzedającej się zagranicznej marki motoryzacyjnej w Stanach Zjednoczonych. Sieć wypożyczalni samochodów Avis. Przez lata korzystała w reklamach z takiego hasła: jesteśmy tylko numerem dwa, więc staramy się bardziej. Czyli też mówiła o swojej słabości. Nie jesteśmy numerem jeden. Inny przykład. Belgijski browar Stella Artois. Przez 26 lat używał hasła Reassuringly expensive, czyli uspokajająco drogie. Chociaż wysoka cena produktu to zwykle nie jest to, czym firmy się chwalą. Inny browar Guinness wykorzystał fakt, że. Ich piwo mocno się pieni, więc trzeba je nalewać bardzo, bardzo powoli. I Guinness stworzył takie hasło: Good things come to those who wait, czyli dobre rzeczy przychodzą do tych, którzy czekają. To hasło zmieniło wadę produktu, patrząc obiektywnie, w jego unikatową cechę i sprawiło, że marka stała się jeszcze bardziej rozpoznawalna. Więc jak widać, Przyznanie się do błędu może pomóc i w relacjach międzyludzkich, i w biznesie. Z mojego punktu widzenia wynika to z trzech rzeczy. Po pierwsze, chodzi o budowanie sympatii. To, co zbadał Aronson. Jeżeli na co dzień jesteś osobą kompetentną, robisz dobrą robotę, to czasami ludziom trudno się z tobą identyfikować. Może i cię podziwiają, ale niekoniecznie cię lubią. Kiedy zauważają, że jesteś taki sam jak oni, popełniasz. Również błędy, no to stajesz się bardziej ludzki, bardziej przystępny, wywołujesz w odbiorcach więcej pozytywnych emocji. Druga sprawa to jest paradoksalnie zwiększenie zaufania. Jak pomyłka może zwiększyć zaufanie? Ano tak, że kiedy otwarcie przyznajesz się do tej pomyłki, pokazujesz, że jesteś osobą transparentną, że bierzesz odpowiedzialność za swoje działania. Klienci widzą, że nie próbujesz kombinować, ukrywać gdzieś zamiatać pod dywan, i to jest coś, co cię wyróżnia. Dlatego, że większość ludzi, Kojarzy budowanie marki osobistej z autopromocją, z pokazywaniem wyłącznie najlepszej wersji siebie. W momencie, kiedy klient widzi, że bierzesz problemy na klatę, zaczyna ci bardziej ufać. Zakłada, że następnym razem, gdyby coś poszło nie tak, to też nie będziesz tego ukrywać, tylko przyznasz się i poprawisz to, co trzeba. Trzeci element. Jest może najmniej oczywisty, ale z mojego punktu widzenia ma kolosalne znaczenie. I chodzi tutaj o zmniejszenie stresu. Kiedy wiesz, ty wiesz, że przydarzył ci się błąd, to może cię to męczyć. Zastanawiasz się, co będzie. Jeśli klienci ten błąd zauważą, może pomyślą, że już ci nie zależy, może nie skomentują, ale następnym razem pójdą do konkurencji. Kiedy przyznajesz się do tego błędu, to zdejmujesz z siebie cały ten ciężar emocjonalny. Zresztą nie tylko z siebie, ale też z klienta, bo klient. Widząc Twój błąd też zastanawia się, czy ty kontrolujesz sytuację, czy może zwrócić Ci uwagę, a może nie, bo się obrazisz, i tak dalej, i tak dalej. Więc przyznanie się do błędu wymaga odwagi, ale pomaga budować silniejsze, bardziej autentyczne relacje z odbiorcami czy z klientami. O ile, oczywiście, co ważne, na co dzień działasz profesjonalnie, i taka wpadka jest właśnie wpadką, odstępstwem od Twojej normy, a nie normą. Więc jeżeli tak jest, jeżeli to jest jednorazowy wypadek przy pracy, to nie ma sensu tego ukrywać. Wręcz przeciwnie, opłaca się o takiej wpadce powiedzieć, bo przyznając się do potknięcia, zyskujesz sympatię, budujesz zaufanie i zmniejszasz napięcie w relacjach z klientami. Więcej wskazówek, które pomogą ci przyciągać klientów, zamiast za nimi gonić, znajdziesz w moim newsletterze soloprzedsiębiorca.pl. Jeżeli jeszcze cię tam nie ma, spróbuj. Po poprzednim wydaniu newslettera dostałem bardzo miłą wiadomość od Piotra, który napisał, Marku, Twoje newslettery trafiają absolutnie w punkt prawie za każdym razem. Dzięki dla Piotra. Być może w Twój punkt też uda mi się trafić. Spróbuj na soloprzedsiębiorca.pl, a jeżeli nie, jeżeli nie trafię, to możesz się w każdej chwili wypisać. Nikogo nie trzymam na siłę. To tyle na dziś. Dzięki wielkie i do usłyszenia.